Co tam się wydarzyło? Tak jak mówiłem. Many people happy. No. Tak jak mówiłem, oni nie chcieli pieniędzy ode mnie. Good morning. A ja chciałem na siłę zapłacić. Powiedz panu good morning. Good morning, sir. Yeah. How are you? Fine. Chciałeś na siłę państwu płacić tak, pieniądze? Tak, a to było 25, czyli do dzisiaj mieliśmy oddać. Aha. Nie. Tak jak ci mówiłem, od rana do rana. Jesteśmy nadgorliwi tutaj z tymi płatnościami. On mówi, po co mi dajesz pieniądze? Jak jest do 25? Ja mówię, no tak. Ja zrozumiałem, że mieliśmy 20... Nie zrozumiałem w ogóle. Nieważne. Ważne, że już jedziemy, jest fajnie. Okej, okay, let's go. Let's go. Zobaczcie, to jest nasz prom. Znowu. A tutaj nie wiedzieliśmy wcześniej, że można sobie usiąść elegancko i obserwować. Perfekt, perfekt. Ale ładnie grałam. Chyba się nie musimy martwić, czy zdążymy, bo pan ciśnie cały czas 120 na godzinę. Ale naprawdę dobrze idzie. Jest dobrze, naprawdę. Naprawdę tak kierowca. dobrze. O, jaka to ładnie. Lubię dynamicznych kierowców, bo sam takim kierowcą jestem. Naprawdę pan daje radę, serio. No pan daje radę, naprawdę. Czujesz się bardzo bezpiecznie też z nim. Tak, ten samochód też jest duży, fajnie się nim jedzie. Tak, ma napęd 4x4. To nie są te pryłce takie malutkie, a to jest tak porządna fura, porządny samochód. To jest porządna Toyota. Toyota to jest? Tak, to jest ten taki pick-up jakby trochę. Pick-up Toyota. Lecimy. Słuchajcie, no jesteśmy w aucie. Pan się zatrzymuje już trzeci raz. Jakieś ciastko zjadł albo coś i chyba mu się zachciało po prostu do toalety. A mamy mało czasu, bo mamy jeden prom o godzinie 14. No problem. Kto jak kto, ale ty go powinieneś zrozumieć, a nie Maruś. Muszę, wiesz co? Okej, ja bym 40 minut po you. No problem. Maybe very quick. Ten, muszę pójść do Barbera. No wrócił pan i jedziemy, ale... Po prostu wiecie, jak tu jest? Tu jest tak, że jak gdzieś jedziecie, to musicie sobie zawsze doliczyć dużo czasu, bo oni tak. Się nie śpieszą. Oni się... Tak. Pan podczas 3 godziny podróży zatrzymał się już, nie wiem, z 5 razy. No, cały czas siku tutaj nie... A jak się jedzie busami, to nam ona opowiadała, że normalnie się zatrzymują na obiad. Ale ten... wiecie, na kupę siku, tutaj podjechał gdzieś ten, tam był piesek, tutaj już nie wyszedł. Tak. Tutaj coś tam. Powiedział, że za dużo psów, to tutaj on nie da rady. Ale trzeba go zrozumieć, nawet mi go szkoda, bo to taka krępująca sytuacja, jak dostaniesz rozstroju żołądka, prowadząc samochód z pasażerami. Nie wiem, czy to jest rozstroj, nie wiem, może, nie wiem, co to jest. Ale pan za każdym razem zatrzymywał się w 7-Eleven i brał kolejne ciastko. Tak, i to ciastko chyba, jedno ciastko za dużo było. Tak, było jedno ciastko za dużo. Jedziemy. Później wam pokażę program, jakim będziemy płynąć. Mamy płynąć około 2,5 godziny i zobaczymy, ale będzie fajnie. Jesteśmy, słuchajcie, na miejscu. To jest taki przejazd. Dojechaliśmy i czekamy teraz na jakiś autobus, który tutaj jechał, autobusik, ale był cały zarąbany ludźmi. I teraz czekamy, aż my wyjdziemy gdzieś, ale nikogo tutaj nie ma żadnej informacji, tutaj nic a nic po prostu. Musisz się sam domyślać, co, jak, kiedy, o której, po co, to nie jest wiadomo. A tam co tam robią? O tam. Dziwne, co to jest to uczucie. W ogóle nie. Tak zwany, tak bym to nazwał, taki... Pierdolnik po prostu. Straszny. No. Są te autobusiki, Mysza, chyba. 13:15, 13:30. Pojechał 13:30. Nie zdążymy. No czekaj, to jest jeszcze to. Nie wiesz, czy to. A tu jest 13:45. Okej. Okay. Nic nie wiadomo, nawet nie jest podepisane. Pan powiedział, że 5 minutes, no to chyba 5 minutes, no. A weź zapytaj się tego busika. O, pan jaki busik jedzie. Przyjechał szybko pan? Nie. Ktoś tam krzyknął, otworzył bagażnik. Ja w ogóle nie wiem. Wszystkie rzeczy. I zabiera nas. Na. Klima jest. No. No. Więc śmiesznie. Ogólnie wszystko tłucze w tym samochodzie. No. Ja pierdolę. Jakby się miał za chwilkę rozpaść. Wahadła. ale jest śmiesznie. Juri. Słyszycie? Ale on jest nieprzyjemny w ogóle, czy jest taka sytuacja? Nie, więc wszystko jest w porządku. Nie wiem, chyba koła by musiało tutaj zabraknąć, żeby coś. Coś było nie tak. No ciekawa jestem, czy te bilety się kupuje. No tak, zobaczymy. Zaraz się na pewno dowiemy, co, gdzie i jak. Ale ciekawie, naprawdę, totalnie taki nieogar. Stoisz, czekasz, nagle ktoś podbija, zupełnie inny autobusik. Ale ciekawe. Taki tuk-tuk bardziej. No, taki napchany ludźmi, my to w ogóle mamy luz, bo my sami jedziemy. A tam było full ludzi. Jeszcze w klimie. Tak, a oni nie mieli klimy, bo oni byli taki otwarty. O, welcome. Wszędzie jest ochrona. Naprawdę, to jest mega to sprawdzane. No to w każdym porcie tak jest, wiesz? Ja się troszeczkę zdenerwowałem, ponieważ gość, który nas wiózł, jeszcze do mnie mówi,
No, zapłacę jeszcze tylko za ten ten brom i jesteśmy finish, wszystko. Jeszcze postawiłem mu kawę i w ogóle. Jakby nie mam tego za złe. Po prostu nie lubię, jak ktoś ode mnie wyłudza jeszcze więcej pieniędzy. Jeszcze, nie wiesz, jakby cię prosi. Czy dam mu jeszcze 100 batów? No, kurde, no, ale długa droga. Ale w ogóle cię prosił o 200. Tak? Mhm. Ale ja do ciebie powiedziałam, dobra, daj mu 100, bo ja nie mam. Dobra, będziemy, mam mało czasu. Dobra. Okej. Okay. A bunka? Jest, słuchajcie, kolejka do promu. Możemy nie zdążyć? Bo na spływa. Już? No nie, nie już, no ale za... To ile? 18 minut. To zdążymy na luzie. Tak? Tak. Idę po picie. Zobaczyć, czy tam coś tam do siedzenie było. Masz pieniądze? Ile to kosztuje? 210 batów od osoby. A ja idę tam zobaczyć. Dobra, idź. Coś kup dobrego. Leć. Zawsze ci pokrzyżują plany. Człowiek chce szybko i maska. No. Kolejka za 17 minut. Mamy odjazd, więc musimy zdążyć. Nasz statek właśnie podpływa, prom. Który wygląda wątpliwo. No bardzo. Cały jest zardzewiały. Przerażona. Jak wszystkim. No, Jurian jest cały zardzewiały, no bez jaj. No. Co to dopuszcza? Patrz, z boku jaki zardzewiały. No zardzewiały trochę. Trochę. To kurwa trochę. Ale będzie okej. Tylko pół statku jest zardzewiały, ale trochę. No. Ale pół jest dobry. Zawsze pozostaje nadzieja na te drugie pół. Więc tak. Wszyscy plecaki na sportowe, Ewa i Jurian, waliza 37 kg. Druga waliza, tak. Dwie torby, czy tak przejdziemy? Tak to u nas będzie wygląda. Ciekawie. Jakoś przejdziemy. Będzie dobrze. Się znowu cykasz? Otworzyły się te wrota tutaj. Wyjeżdżają samochody, skutery. O tędy, tędy, ja tędy. Ja sobie to po prostu inaczej wyobrażałam, okej? Okay? Ja sobie wyobrażałam to tak, że ja będę sobie tam na górze siedzieć, słońce. Jak będzie? Nie, no oni byli zamknięci. Ale wschodzisz tam na dół, no co ty, no nie siedzisz na tej pace. Tam gdzieś. W takich ciemnościach, nie dam rady. Nie, no nie siedzisz w takich ciemnościach, spokojnie. To tak nie wygląda. Ale ciekawe doświadczenie, co? Ja ostatnio to odkryłam, że ja się nie boję. Możemy ukraść jakąś łódkę jakiemuś oligarchowi, bo oni są wszystko i tak skonfiskowane. Więc możemy się wbić, powiedzieć, to jest nasza łódka, zabieramy. Ja wam powiem, bo chodzi o to, że ja się po prostu delikatnie boję transportów wodnych. Ja się nie boję wody, bo ja sobie do wody wskakuję, nurkuję i tak dalej. Tylko ja się boję te statki, one są dla mnie niepewne, one są dla mnie takie, statki że są mam pewne. Stres. Właśnie napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście, żebyśmy pojechali na statek i nagrali dla was vlogi ze statku. Tego dużego rejsowca i pokazali wam, jak wyglądają rejsowce, bo myślę, że na polskim YouTube nie ma takiego kontentu, a my możemy to zrobić. Może nawet w maju. Jak nie będzie bujać, dobra. To jak widzicie, to zróbmy, to zróbmy tak, że dzisiaj będziemy to ogarniać i damy znać wam, czy w maju płyniemy. Nie wygląda tak jak to? Nie, no to jest ogromny, jak 10-piętrowy wieżowiec. Nie wchodzi się po takich wątpliwości. Nie, tam wchodzisz, w ogóle masz czerwony dywan. Proseczko, cię, witają cię, proseczko. Jest tam wasz kochana. 14.03. Punktualność w Tajlandii. Dopiero ludzie w ogóle wychodzą. My się denerwowaliśmy, że się spóźnimy. A tutaj wszystko na luzie, tu się nikt nie śpieszy. Tak, ciepłe kraje, nie? Samochody wyjeżdżają i wyjeżdżają. No tych samochodów tam było dużo, zobaczcie. Cały czas jest samochód za samochodem. No i ciekawie to wygląda. I kolejny. Kurde, gdzie oni pomieścili? Jestem aż ciekaw. We are together. Będą niecenzuralne słowa, bo jestem delikatnie mówiąc przerażona. To nie jest Stena Line. To nie wygląda tak samo. Dobrze, że mój mąż na mnie czeka. Boże, smordę. No powiem wam, tego się nie spodziewałam, że to będzie tak wyglądało. Juri! Może na mnie zaczekasz? Może byś zaczekał na mnie? Wszyscy na moje objawy, ty wyglądasz jak ten... Jak z Mortal Kombat, co przyszedł z walizką taką unibitą. Chodź tam, zostawimy naszą walizkę. Mało weźmy, zaczekaj. Trzymaj, dobra, poczekaj tutaj. Nie krzycz na mnie. Rybą pomieszaną z rdzą. Z czym? Z rdzą. Z rdzą? Tak. Zanim panie śmierci. Skąd przyznasz takie zapachy? Bo czujesz to rdza. Nie wierzę w to, że ja to robię. Spójrzcie na to. Zaraz rozleci. Idźcie szybko, proszę. Tak, ładnie teraz. Teraz ja mam przy tego aparat. Sorry, bo no myśl, jak ich miałam przytulić, miałam walizki w ręku. Dobrze, kochanie, nie mam pretensji do ciebie. To nie jest pretensjonalne. Nie, na razie się do mnie nie odzywaj, bo jestem bardzo zła. Nie, już ja to wezmę. Tak. Dobrze, po prostu nie mów. Przez chwilę nie chcę się pokłócić. Ja mam atak paniki. Chodź tam w szoki, co się dzieje. Byliśmy na fajny widok. Ja nie chcę, ja chcę być najbliżej wylotu. Przy wyjściu ewakuacyjnym. Przepraszam. Sorry, Boże, już z nerwów po polsku zaczęłam mówić. Jakby coś się stało, zobacz, jaką masz drogę wyjścia. No właśnie. Zmiażdżą ludzie.
Ja tu chcę siedzieć. Ja chcę siedzieć tu, będzie blisko do wyjścia, chodź. Mały, słuchajcie, update'ik, siedzimy na zewnątrz. Tutaj państwo też siedzą na zewnątrz. Czekamy jeszcze w porcie. Nie chcieliśmy siedzieć w środku, znaczy Ewa nie chciała, ponieważ raz, że tam jest bardzo, bardzo gorąco. Tutaj jest troszeczkę bardziej przyjemnie. Będzie tutaj wiać na pewno. Jak będzie tutaj na przykład będziemy słońce będzie świecić, to na pewno się odwrócimy w drugą stronę, po prostu pójdziemy na drugą stronę. Jeszcze można siedzieć tutaj na górze. I to jest w ogóle na zewnątrz i tam słońce naparza strasznie mocno. Tutaj są też pieski i ogólnie. No ten program jest bardzo, bardzo zniszczony, ale pływa tutaj codziennie, więc myślę, że powinno wszystko być ok. Nie jesteśmy jakimiś mega pechowcami w życiu. Słuchajcie, ruszyliśmy. Która godzina? 14:39. Statek rusza. Zobaczyliśmy właśnie delfiny. O kurde. Ale super, co? Jeszcze raz do tego, zobacz. Widzę. Ale jazda. Delfinki pływają. Jezu, ale czad. Jest, tak, miałam go, zobaczcie. Delfinek. Boże, jaki kochany. Tam, zdajesz kolejny. Państwo. Pierwszy raz widziałem delfiny, tak w środowisku takim naturalnym. Nigdy nie widziałem. Ja jak byłam w Stanach to widziałam. I tak bardzo blisko w ogóle mnie pływały. I to jest niesamowite przeżycie, więc musimy to zobaczyć razem, słyszysz? No, ale super. To jest coś wspaniałego. Cofam wszystko, co powiedziałam. Bardzo jest przyjemnie i się już w ogóle nie boję. Jeszcze jak zobaczyłam te delfiny, to był dobry znak. Także no teraz po prostu przeraziło mnie to, że to jest tak zardzewiałe, no. To są takie warunki, po prostu tego się nie spodziewałam. Ale jest okej. Okay. Tutaj na zewnątrz jest naprawdę bardzo miło. Piękne widoczki. Czuję się jak w tym filmie 2012, ten, co z tej barki wychodzą. Ja tak stoję. Nagałaś? Nie, no bo zawołałeś mnie. Świnie były? Świnie były. Sorry, baby. Zaatakowały mnie i tak... A ja... A! I skrzypnęło. Ale one były wolno? No były na pace. Na pace. Wychodzimy, Welcome to Panka. Thank you, bro. Fajnie, ludzie. Przywitali mnie. Fajnie mieć kolegów, którzy mnie witają. Ale na skuterze tutaj przyjechać fajnie. Zostawiasz i jazda. Nie? No mało rzeczy mamy ze sobą, wiecie. Tylko jakieś 50 kilo. Jakbym drugą Ewcie miał ze sobą. Jest tak gorąco. Co ty? Jakie gorąco, jest świetnie. Jezu. Ja miałem tylko prysznic na tym statku. Jeszcze tutaj śmierdzi potem. No to ode mnie chyba. Nie, twój pot nie śmierdzi. Ojej. Jedziemy do hotelu. Jedziemy. Pan jedzie chyba ze 100 na godzinę ogólnie, nie? A jedziemy czymś takim. I cały czas jest jakiś zakręt. Cały czas przeklinam na tym vlogu, przepraszam, ale stresuję się. No i nasze walizki. Nie no, w ogóle obczajcie tą jazdę, to jest naprawdę jazda bez trzymanki. On za... Jezuniu! Matko kochana. Nie no, on zwariował. Chyba masz. Trzymaj się. Nie spodziewałam się takiego hardkorowego tripu na sam początek. No wariat niezły. Dojechaliśmy, jesteśmy już w hotelu. Teraz ogarniamy hotel, ponieważ nie mamy zarezerwowanego. Stwierdziliśmy, że tym razem nie będziemy brać po prostu hotelu z Bookingu, ponieważ Booking ostatnio bardzo źle się zachował w stosunku do nas, więc postaramy się ogarnąć sobie tę lepszą wersję, tańszą, tutaj na miejscu. Fajnie to jest. Tutaj zobaczcie, tutaj już jest morze, więc bardzo przyjemnie. Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. No, jestem zadowolony, jesteśmy troszeczkę w innym miejscu. To jest piękna pogoda. I zobaczcie, co jest najważniejsze. Moje ulubione drzewka, czyli dużo, dużo, dużo palm. W każdym hotelu, w którym praktycznie jesteśmy, teraz w Casablance były ryby. W poprzednim były ruchy, znaczy w tym tylko tam, gdzie były karaluchy, to nie było. Wszędzie są rybki. Pamiętajcie, że jak jesteście w jakimś hotelu, na przykład przyjeżdżacie, to najlepszym sposobem jest zawsze pokazanie oferty z Bookingu, bo na Bookingu często jest coś taniej i na przykład oni chcąc przebić Booking, dają taniej wam ofertę. My teraz właśnie staramy się pokazać, że ofertę mamy taką i taką i taką i chcemy ją, jakby chcemy, żeby została ona przebita przez nich. Bo jak nie, to po prostu zarezerwujemy sobie przez Booking i taka jest prawda, że oni muszą konkurować z Bookingiem. Więc to jest bardzo fajny taki tip dla was, że zawsze można sobie tutaj ugrać coś, uszczypnąć. O kurczaki, wow. Looks so good. Dobra, to jest w ogóle idealne danie dla mnie tutaj. Tak? Wszystko jest zdrowe, fit, my god. Super fit, zdrowe. Thank you, Apunka. I zobaczcie, jak ładny widok tutaj. Wszystko pięknie to wygląda, co? Dobre? Spróbujemy.
Naprawdę bardzo dobra. Moja żona jako prawdziwy piwosz, pierwszy raz napiła się niechcący ciepłego piwa. Okropne, już mi odbrzdziło z powrotem piwo, już chyba nie będę piła. Tak? Okropne. Tutaj to piwko tak wchodzi jak lemoniadka fajnie. No jest bardzo delikatne, no, naprawdę. Jest delikatne. Dobra, piszę do Oli. Czyli skąd my wracamy? My wracamy z Kosamui na ten? Nie wiem. Do Bangkoku, czy jak? Nie mam pojęcia. Ja też nie mam pojęcia. Dziękujemy bardzo za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że się podobało. Właśnie wróciliśmy z kolacji, jutro Ola z Hubertem już wyjeżdżają, bo lecą do Bangkoku, nie, do Koh Samui. No. I z Koh Samui lecą do Bangkoku i później wracają do Polski, my wracamy do Polski już też niebawem. Będę dla Was nagrywać jutro kolejny film, który pojawi się w czwartek. Postaram się w tym tygodniu dodać dla Was jeszcze jak najwięcej filmów. No i czwartego my też już wracamy, ale co się okazało, że mamy przesiadkę w Dubaju i nie sprawdziłem w ogóle tego, ale przylatujemy o 13:00, a o 8:00 rano mamy wylot dopiero. Więc będziemy cały dzień w Dubaju. Ile się leci z Dubaju do Polski? Z Dubaju do Polski się leci 6 godzin. Okej. Okay. Więc zostaniemy pewnie w Dubaju zostaniemy na pewno na jedną nockę, na jeden dzień, więc pewnie coś tak jeszcze z Dubaju. Więc będzie na pewno fajnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. Będzie mi niezmiernie miło i dajcie znać, jak Wam się podoba film. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, do zobaczenia. Nie, jeszcze chcę coś powiedzieć. Co? I nie oceniajcie mnie, że tak przypanikowałam. Nie oceniajcie Ewy, że tak przypanikowała. Ona jest po prostu czasami taka szalona loka. Crazy. Ciao. Pa. Salut.